W ogóle gratulacje za płytę, która fantastyczny sukces odniosła, jest złotą płytą. To chyba wielka radość dla DJ-a. Co, dla DJ-a to jedno, ale dla producenta myślę większa, że tyle nocy, tyle dni się spędziło w studiu i pracowało z fantastycznymi artystami, ale czasami trzeba było zostać samemu w nocy i czy w dzień i skupić się. I dzisiaj mogę się z tym podzielić z ludźmi i ludzie to genialnie odebrali, ludzie tą płytę kupili i dzisiaj dostaję złotą płytę. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, ale nie myślę tylko o sobie, życzę wszystkim artystom w Polsce, żeby przeżywali takie chwile, żeby mogli czuć to, co ja dzisiaj. Czy możemy mówić, że nastał taki czas z producentów, że od producentów dużo zależy, czy dany artysta na przykład fantastycznie będzie się prezentował, czy rozwijał wręcz nawet na rynku muzycznym? Wiesz co, prawda jest taka, że producenci zawsze byli. Dzisiaj wychodzimy trochę z tych studii i się pokazujemy. No ja też jestem pasjonatem muzyki, pasjonatem w ogóle DJ-stwa, DJ-ingu, tak? Więc łatwiej mnie spotkać, ale też bardzo, bardzo lubię i dobrze się czuję w studiu. I wiem, że nie jest łatwe wyjście ze studia i pokazanie się ludziom. Dużo, dużo lat mi zajęło. Myślę, że też mnóstwo wsparcia rodziny, moich menadżerek, które ze mną mają niełatwo, żeby mnie pokazać ludziom, bo ja trochę miałem, nie mówię, że problem, bo to brzydko brzmi, ale ludzie myśleli, że jestem za granicy, nie rozpoznawali mnie. Dzisiaj jest to już, jest to dużo lepiej, że tak powiem brzydko. Pewnie te pytania o Eurowizję wszyscy ci zadają i nie zawsze może łatwo na nie odpowiedzieć, ale chciałbym tak dosyć optymistycznie zapytać, znaczy w sumie podkreślić coś. Jesteś artystą, który nie dostał się do tego ścisłego finału, ale nie został tak zhejtowany przez publiczność. Publiczność fantastycznie przyjęła ten utwór. Podkreślam ciągle, że są utwory na świecie, które dostają się do finału eurowizyjnego albo są bardzo, zajmują bardzo wysokie miejsca na Eurowizji, a nikt ich zaraz po Eurowizji nie pamięta, nie są grane, nie są prezentowane i też o tych artystach. Mi się udało, brzydko to brzmi, ale udało nie wejść do finału Eurowizji, natomiast mój utwór w wielu krajach w Europie jest grany, ludzie go lubią, uwielbiają, słuchają, dostaję, proszę wierzyć, z całego świata informacje, że ten utwór się podoba i jest grany i kolejny kraje się dołączają, więc jak się okazuje, jestem tego najlepszym przykładem, że można nie wejść do finału, nie zająć najlepszego miejsca w Eurowizji, a mimo wszystko wygrać coś dzięki tej Eurowizji. Ja mimo wszystko dziękuję Eurowizji, że tam byłem, dziękuję, że mogłem przeżyć tą przygodę, bo to fantastyczna przygoda i też, jak się okazuje, bardzo, bardzo mi pomocna. Twoje takie emocje z czasem coraz częściej pewnie układasz po tej Eurowizji. Co mógłbyś teraz powiedzieć? Myślę, że będę długo jeszcze układał sobie to w głowie, co poszło nie tak, albo co mogliśmy zrobić lepiej. Z innej strony jestem bardzo zadowolony z tego występu. Wiele osób miało problemy lepsze, większe, gorsze. My też takim mieliśmy, tak? A to jest program telewizyjny, ale też taki, trzeba też o tym pamiętać, trochę polityczny konkurs, kraje się wspierają, są SMS-y, jest jury i tak dalej. Ale wchodząc ja się do tego konkursu, ja o tym doskonale wiedziałem, zgodziłem się na to i nie mam do nikogo o nic pretensji. Z drugiej strony wiem na pewno, że schodząc ze sceny niewiele pamiętałem z tych 3 minut. Proszę wierzyć, że to były takie nerwy. I dzisiaj z perspektywy czasu do mnie docierają pewne elementy. Pewne rzeczy docierają do mnie, które tam robiłem, bo na przykład pojawiały mi się, przecież już dużo czasu minęło, piękne flagi, które były polskie. To są elementy, które myślę będą długo do mnie docierały. Ale też ogromne, ogromne emocje ciągle we mnie gdzieś tam burzą się. Zbliżają się wakacje, to czas pracy i odpoczynku. Takie pytanie do ciebie, częściej ciebie będzie można zobaczyć w Polsce czy za granicą? Żeby było jasne, nie spodziewałem się Eurowizji. To też jest zupełnie szczerze. I ten moment, kiedy Eurowizja, który dostałem gdzieś tam, powiedzmy z nieba tą Eurowizję, to już miałem zabukowane koncerty tutaj w Polsce, wszystko było to podagadywane. I dzisiaj, kiedy zgłaszają się ludzie z całego świata, muszę to odwlekać, bo niestety, no, jestem fair wobec tutaj ludzi, z którymi obiecałem, że wystąpię w Polsce, ale pojawiają się i myślę, że wakacje bardzo dużo występów będzie w Polsce, natomiast pojawiają się już pewne zapytania konkretne z innych części świata nawet. Tu gromi, pozdrawiam bardzo gorąco 24starogard.pl.